Dziękuję. Patrzcie, ona jest taka fajna, ma tu jeszcze rozcięcie. Tu się zawiązuje. No a książki hardstopowa. Ale jest ten światło, proszę. Dobra, ale wam chcę pokazać taki mini haul, zrobić tych ciuchów, co dzisiaj mama mi kupiła. Byłam w Hausie, Sinseju i Kropie. No, to więc... Tenis! To więc wam pokażę, co mi mama kupiła. Pierwsze, w Sinseju kupiłam jedną rzecz. Kupiłam, no. No nie ja, co nie, ale wiecie. W Sinseju kupiłam jedną rzecz, w Kropie jedną i w Hausie dwie rzeczy. Możesz być cicho? To więc pierwsza rzecz, to kupiłam w Kropie. Jeszcze tego nie mierzyłam. No. To więc tak, to. Później w Sinseju. Kupiłam taką bluzkę, taki jakby, taki top, jakby widać całe plecy, co nie, tylko tu się zawiązuje. No a tutaj jest tak, no. Następny top, to następne dwie rzeczy, co kupiłam, to w Hausie te dzwony i bluzkę, czy tak, no top, taki żółty, był taki, był niebieski, taki sam, tylko że niebieski, co nie, ale nie było mojego rozmiaru, były same za duże, a był akurat rozmiar tylko w tym kolorze, w żółtym, ale i tak fajnie, bo taki jakby zwykły, co nie, tylko tutaj taka kartka, bardzo fajny, mi się podoba. I ostatnia rzecz to dzwony. Też w Hausie, one jakby są w takie kwiatuszki. Takie białe kwiatki w stokrotki. Niebieskie w stokrotki. No. I to wszystko, co kupiłam dzisiaj. No, to więc koniec. Koniec haulu. Hejka, co tam u was? Ja się szykuję. Mam na 10, a jest 7:40 coś. Teraz się szykuję. Muszę się pomalować, jakoś muszę zakryć te pryszcze. W ogóle też mam tutaj pryszcza. Na... Tutaj, przy moich ustach, mam tutaj na nosie takiego wielkiego, tutaj, który widać, tutaj mi nowe wskoczyły, że... W ogóle wiecie, co zrobiłam? Patrzcie, wczoraj pakowałam, wczoraj w ogóle sprzątałam w pokoju, wczoraj koleżanka u mnie była, no i sprzątałam w pokoju, oczywiście nie, jak ona była, tylko zanim przyszła, no ale sprzątałam w tym pokoju i spakowałam już większość makijażu do kosmetyczki, co nie, i spadł mi ten rozświetlacz, mój ulubiony rozświetlacz. I właśnie cały się rozwalił. Widzicie to? On jest cały rozwalony. Nie, no da się jeszcze go używać, nie? On jest jakby... Ale chyba kupię nowy, bo jak go otworzę, to się wszędzie sypie. Chcecie zobaczyć, jaką sukienkę mam? Chyba jej nie kupiliście. Pokażę wam. Mam taką sukienkę i takie sandały. No. Wiecie, z Sinseya jest ta sukienka. To ładna. Najpierw krem BB. Krem BB.
taki mam. Ja tu zrobimy tu i tu. Nie za dużo. Gdzieś tu włos był. Nie wiem. Ostatnio się w ogóle nie maluję. Ja ostatnio znienawidziłam po prostu się malować. To jest na korektor. Korektor używam taki z Lovely. Mam też taki większy. Taki większy, co nie. Ale to jest lepszy dla mnie, nie wiem, jakoś lepiej się blenduje. Za godzinę muszę być w szkole. Nie wiem, po co ja się tak szybko szykowałam. Myślałam, że to szykowanie mi dłużej zajmie, a dzisiaj jakoś szybko mi poszło. Zawsze jestem spóźniona, a dzisiaj jakoś wcześniej. Ja jestem wyszykowana. Hejka wszystkim, w tym filmiku będę nagrywać parę pierwszych dni z moich wakacji. Tak, to więc jest niedziela. Gdzie jest moja szczotka? Nie mam lusterka teraz. Dobra. To więc jest niedziela. Ja przyjechałam wczoraj rano, o 6 rano, a w piątek wieczorem wyjeżdżałam do babci. Pociągiem jechałam, jakby ktoś był ciekawy. W ogóle kupiliśmy taki tonik w aptece Afronis Plus. Się okazało, że taki sam mam w domu. I chciałam wam opowiedzieć właśnie, co się działo. Wczoraj przyjechałam o 6. Wczoraj mi się tak, jakby wczoraj przez to, że wstałam, znaczy wstałam. A mnie oczy biegą od tego teraz. Przez to, że byłam u babci już o 6, to przyjechałam, trochę posiedziałam. Byliśmy... Co ja wczoraj byłam? Rozpakowałam paczki właśnie. Boże, kupiłam sobie... to więc kupiłam sobie aceton taki, patrzcie jaki wielki. 4 książki Heartstoppera. I jedną już przeczytałam. Teraz będzie druga. Boże. Jutro będę czytać drugą. Ja wiem, że... Ja już wiem, że ja to tak szybko przeczytam. To przeczytałam, wczoraj czytałam i dzisiaj skończyłam. Wczoraj zaczęłam i dzisiaj skończyłam. Jeszcze mam 3. I mam plan już kupić więcej książek. Ale jeszcze muszę tą książkę skończyć, bo jestem prawie chyba ze... Tak 100 stron mi zostało. Okej. Teraz nałożę krem. I wam opowiadam dalej, co się stało. To więc... Wczoraj... Czytałam. Rozmawiałam ze wszystkimi. Byliśmy na zakupach. Byłam z babcią na zakupach. Spożywczych. Poszliśmy się kąpać do basenu. Później jedliśmy pizzę. Jadłam dzisiaj też loda, bo wczoraj kupiliśmy. Patrzyliśmy na huśtawkę, żeby huśtawkę kupić. I kąpaliśmy się. Kąpaliśmy się w deszczu, jak padał deszcz. I staliśmy na deszczu. Na deszczu. No i taka woda ciepła, fajna była. No i deszcz padał, a my się kąpaliśmy. Ja na trampolinie skakałam, jak deszcz padał. W ogóle tak fajnie było. I no. I planowaliśmy wakacje. Co będziemy robić w wakacje.
Chyba to wszystko, co mam do powiedzenia. Jest tak gorąco. Boże. Teraz mam zamiar pomontować, zanim pójdę spać. Tak właśnie pomontować. Mam jeszcze zamiar paznokcie zrobić w rękach, ale nie wiem kiedy, bo ja nie mam czasu. Może w czwartek? Ja wczoraj o tej godzinie już byłam w łóżku, spałam, zasypiałam wczoraj o tej godzinie. Wczoraj szybko poszłam spać. No ale też mało spałam. Pociągiem jechaliśmy w nocy, to spałam, ale było tak niewygodnie, te fotele były takie niewygodne, nie miało, nie, były normalnie, te oparcie było tak prosto, co nie, by mogli chociaż zrobić, żeby trochę należące, co nie, żeby można było się oprzeć, a to tak prosto, co nie, i te zagłówki takie były, co nie, i tutaj położyć, tutaj nie ma jak głowę oprzeć się, to niewygodnie, bo ręka cię nie uwiera. I to takie, spałam, ale się ciągle budziłam. Jutro się do was odezwę. Tak. No. Nakręcam sobie właśnie grzywkę już. Jutro jadę do fryzjera. No, to już wam powiem. W ogóle krem mi się skończył. Mam jeszcze jeden taki. O, mam taki krem. Nie wiem, czy widzicie. On jest też dobry. Fajny jest. Przez jakiś czas go właśnie używałam. Mama mi kiedyś kupiła. Ja cały dzień w piżamie chodzę. Nie chciałabym się ubierać. Później wam pokażę, co ubiorę. A jeszcze jak wrócimy, chcę sobie paznokcie zrobić, chcę sobie zrobić takie krótkie, co nie? Trochę przedłużyć, bo ja mam takie i trochę przedłużyć tylko trochę i zrobić białe French tips. French biały. Staring out the window, reaching for a north star. Hejka, już jestem gotowa. Dobra, to więc mam tak, mam włosy spięte, jest tak gorąco mi. Dobra, to więc mam tak, mam łańcuszki dwa, ten jest, nie wiem skąd, ten jest z H&M-u, mam bluzkę, no, nawet nie wiem skąd ona jest. Ciekawe. No. Ale już dawno ją mam. Jeszcze jest na mnie dobra. No i mam spodnie, mam takie dzwony, kwiatki. One są z House'a i mam z Cropa buty. I mam jeszcze bluzę czarną, zabieram. Ona jest z Sinseya. Mam torebkę też z Sinseya. No. To więc jedziemy na zakupy. To więc wróciliśmy z zakupów. Wróciliśmy z zakupów. Byliśmy w Sinseju, w Rossmanie, w Pepco, w Empiku, w Kauflandzie. Na Lodach, w Media Expert. W sklepie, gdzie są torebki i buty, w sklepie z kuchennymi rzeczami. Myśmy w 9 sklepach. No, 8, bo jeden to lody. No. To więc tak, najpierw tak, byliśmy w Media Expert popatrzeć na telefony i kupiliśmy wiatrak. Tak, wiatrak kupiliśmy. I nie wiem, czy go słyszycie. Pewnie słychać szum
Sorry, ale jest gorąco. Mam bluzę, wiem. Dobra, ściągnę. Jest gorąco strasznie. Dlatego chodzi... No i sorry za ten szum. Tak, no to kupiliśmy Media Expert. Za 70 zł był. 80, bo jeszcze 10 zł babcia zapłaciła, żeby złożyli go, bo no nie wiedzieliśmy, czy go będziemy umieć złożyć, to więc już nam od razu za 10 zł złożyli ten wiatrak. No kurde. Byliśmy w Empiku. W Empiku chciałam kupić sobie zeszyt kropki, ale nie wiem, może był, ale tyle tych zeszytów tam było. Nie chciało mi się szukać, ale mi się wydaje, że nie było w kropki zeszytów. Ale babcia mi kupiła książkę. Ja normalnie ostatnio kocham książki. Ja bym chciała kupić je wszystkie i przeczytać wszystkie na raz, ale się tak nie da. Ale kupiła mi. Ja chciałam sobie kupić, co nie, ale Anna jakby powiedziała, że no dobra, ja ci kupię. No, no to więc kupiła mi taką pocałunki i krosanty. Tak. No. Dobra, teraz wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam w Rossmanie. W Rossmanie kupiłam ten płatki pod oczy, jakieś najtańsze jakieś. No, co jeszcze? Kupiłam kawę, płyn micelarny taki. Teraz używam takie, nie wiem, jakiś taki. Mam niebieski w domu, ale niebieskiego nie było, to więc kupiłam taki różowy. Kupiłam ten suchy szampon. Co jeszcze? Kremu nie kupiłam, bo nie było tego. Kupiłam farbę czerwoną. Jak ja będę wyglądać? Jakby to jest zmywalne, jak jest to, nie? I kupiłam hennę do brwi, bo chcę sobie zrobić piegi henną. No, kupiłam brązową, 40. No. I chyba to... A jeszcze kupiłam rozświetlacz nowy. Ten rozświetlacz jest najlepszy rozświetlacz, bo patrzcie, jak rozwaliłam. Upadł mi. I się rozwalił. No i kupiłam nowy. Ten rozświetlacz jest normalnie najlepszy rozświetlacz, jaki kiedykolwiek używałam. Jakby na serio. On chyba z 30 zł kosztuje, ale naprawdę jest dobry. I chyba w Sinse jeszcze mi zostały rzeczy do pokazania, to więc wam to pokażę. Wiem, że jest torba z CCC, ale to są w Sinse rzeczy. Po prostu babcia zabrała torbę z CCC. No, to więc gacie, okej. Skarpety. W sumie nie wiem po co, ale na pewno się przydadzą, bo jakby moje skarpety są już takie wynoszone i takie brudne, że już one się dziury porobiły w tych skarpetach, to jest, no na pewno się przydadzą. Okej, okay, kupiłam też taką bluzkę, która pognieciona jest. Była też niebieska, chciałam niebieską, ale nie było niebieskiej w mojej rozmiarze, to więc wzięłam różową. Taka fajna, zwykła. No. Taką bluzkę z jakimś kwiatuszkiem. No taką. Takie spodenki dresowe. No. Spódniczkę, w ogóle ta spódniczka jest taka fajna. Patrzcie, ona jest taka fajna, ma tu jeszcze rozcięcie. Ale ona jest taka wakacyjna, taka fajna. Na pewno ją zabiorę na mój wyjazd.
pod koniec lipca. U, chciałam dostać. Dwa stroje kąpielowe kupiłam. One są takie same, tylko inne kolory. Biały i taki zielony. Taki pastelowy zielony. Fajny materiał mają, taki, taki jakby taki miękki. No i taki jest. Tak wygląda góra. No kurde. A tak wyglądają gacie. Lubię, że jest tutaj takie związane. Jedyne, co mi się nie za bardzo podoba, to jest, że są takie proste. Widzicie to? One są takie proste. Ja lubię, jak jest bardziej takie, tak o. No ale... Ale ogólnie wszystko, reszta jest fajne. No i taki sam, tylko że biały. No i gatki. Muszę ten papier ściągnąć. Gatki są takie same też. No to więc fajne stroje będę miała. I ostatnia rzecz. Proszę bardzo. Bum! Okulary. Białe takie. Fajne, co nie? Ja lubię, ja uwielbiam okulary takie w różnych kształtach, kolorach. Takie, one są takie fajne. I had a dream last night, it was different. It was you and I and faded television. I'm not in love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you. Torn up sheets, all the feathers. There's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume. And coffee in the afternoon. You way ahead of the side. Flip it in the mirror until you get it right. My pillow's in the shape of you. I'm kind of afraid to move. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon?